proszę. Niech góry izerskie piętrzą się od Jakuszyc oraz Szklarskiej, bo starego uzdrowiska ulice kolorowe szlaki wiją się pomiędzy i ponad szczyty, gdzie gwiazd jest większy blask, gdzie polsko-czeskich nie ma zwad. Aż się w kamerze widniej zrobiło i lepiej mnie widać. Pójdę jednak dalej, no bo jak już je tutaj wyczłapałem, to się doczłapę dalej. Kawałeczek dalej jest fajny schron turystyczny. Właśnie tutaj są schrony turystyczne przy drogach, ale nie nadają się one do nocowania, bo zadaszenie jest, ale ziemiste. Na nich rośnie trawa. Jak pada deszcz, to on przenika do środka i w środku też pada deszcz. Zmierzcha już mocno. Dla mnie jest jeszcze na tyle widno, że nie wyciągam nadal latarek, bo one paradoksalnie skróciłyby mi pole widzenia poprzez doświetlanie obiektów bliżej położonych i oślepianie mnie wsteczne. Maszeruję sobie szlakiem zielonym, teraz już chyba czerwonym, cholera, nie spojrzałem. Wiem, że tędy mam iść. I zresztą teraz już kolorów nie widać. I maszeruję sobie wzdłuż szumiącej pięknie rzeki Izery. To jest rzeka Izera, rzeka graniczna pomiędzy republikami Polską i Czeską. To od rzeki Izera, rzeki czeskiej, wzięły się nazwy tego króciutkiego pasma, raczej tego wypiętrzenia w Karkonoszach, przepraszam, tak? W Sudetach? Cholera. W Sudetach, obok Karkonoszy to jest. Jeszcze nie Karkonosze, nadal Izery. O! I to zmiana tych bardziej czeskich gór ma się wziąć. Nazwa marki polskiego wozidła elektrycznego, zwanego szumnie samochodem. Od tego miejsca, od tej rzeki. No tak jak w głębokim PRL-u różne produkty nazywano patriotycznie i pompatycznie nazwami wywodzącymi się, a to z jakichś gór, a to z jakiegoś lasu dużego. Najczęściej były to pasma górskie albo rzeki. Był autobus Odra, kojarzony z Polską Tour. Znowu marka dla ciężarówek poprzednika Jelcza. Beskidy to znowu radioodbiorniki stołowe chyba najczęściej. No było tego pompatycznie w diabły. No i ktoś poszedł tym tropem i z czeskich gór wziął nazwę dla polskiego wozidełka. Dobra, pora wyjąć latarkę. Sprawa się ma następująca. Już siedzę przy latarce i herbatce, którą sobie zaparzyłem na benzynowej kuchni Prymus. Radzieckiej podróbie pewnej szwedzkiej kuchenki sprzed 70 albo już 80 lat. Nie dotarłem do chatki górzystów ani do hali izerskiej. Siedzę w schronie turystycznym bliziutko. No, jakbym rzucił tym kubkiem, to bym rzucił w granicę polsko-czeską. Czyli rzuciłbym w Izerę, która mi tu pięknie szumi. Kiedy wyłączę latarkę, widzę Izerę odpływającą majestatycznie ode mnie. Spróbuję za chwilkę wykonać zdjęcie długo naświetlane. Ten telefon oferuje mi chyba 32 sekundy w trybie ręcznym i spróbuję ten tryb wykorzystać.
zadałem przed jakimś czasem w filmie pytanie, po co te gwiazdy, jak mi czółko nie swędzi? Tak naprawdę to swędzi. Miewam różne przeczucia i tak dalej, ale nie robię z tego cyrku. Jak Jackowski, zresztą myślę, że to jest raczej kwestia losowa, że coś mi się wyda prawidłowo albo nie, albo intuicja mi coś silnie podpowie, albo nie. Od zawsze ciągnęło mnie do gwiazd. Dlaczego? Nie wiem, no takie fascynujące białe kropki na czarnym niebie. Jakieś kilka lat wstecz, od czasu, kiedy teraz nagrywam ten film, byłem na mojej zakładowej wycieczce w... Och, to była jakaś ziemia orawska. Jeszcze w Polsce ziemia orawska już. I tam wyszedłem z wieczorku zapoznawczego na dziedziniec ośrodka. Panowała totalna ciemność. No i tak w ferworze dobrej zabawy walnąłem się na trawniku celowo. I jakby mnie coś uderzyło obuchem w głowę. Zobaczyłem przed sobą czarną płaszczyznę. Uznajmy, że płaszczyznę, bo muszę to do czegoś przyrównać. Na którą jakiś szalony malarz machał pędzlem z białą farbą i nadźgał tyle kropek, że więcej się po prostu nie zmieściło. To był ten moment, kiedy dotarło do mnie, że ja nie widzę nieba nocą. Bo to, że ja w mieście widzę jakieś czarne kropki nad sobą, mogę wskazać postać Oriona z gwiazdozbioru Oriona, mogę wskazać jakiś tam duży czy mały wóz, jeszcze coś, no to spoko. Ja to widzę, każdy z nas to widzi, nawet w dużej metropolii miejskiej, każdy z nas to widzi. Ale okazuje się, że pomiędzy to jest tyle gwiazd, że ja się dziwię, że ci wszyscy nasi przodkowie, że ci wszyscy ludzie, którzy żyli setki lat przed nami, byli w stanie uporządkować gwiazdozbiory, widząc na niebie takie mrowie. Miejsce przy miejscu to jakaś biała albo barwna kropka. No bo to zależy, z czego jest dana gwiazda i jej spektrum światła dociera do naszej atmosfery, jej odpowiednio się załamuje i widzimy inne barwy. Mniejsza. Jak oni to zrobili, to ja nie wiem. Dzisiaj to każdy przedszkolak potrafi powiedzieć: o, duzi wóz, o, mały wóz, o, coś tam, nie? O, Orion, pas Oriona, bo oglądał facetów w czerni. To każdy przedszkolak dzisiaj potrafi, ale wtedy w takim mrowiu wyselekcjonować jakieś gwiazdy i ułożyć z nich postaci, dostrzec ich powtarzalność w takim mrowiu, to tak jakbym miał piasek na plaży. Piasek na plaży miałbym uporządkować. Wskazać jakiś porządek, skategoryzować. Ułożenie ziaren piasku na plaży. To jest ten poziom odlotu. Inna rzecz. Jednego nowiowego dnia, nocy, jednej nowiowej nocy w mieście, ja taką zajawkę, że tak wpatrywałem się w niebo. Patrzyłem, wciąż w niebo, ale z takim otwartym umysłem i udało mi się, no chyba nawet specjalnie nie mrugać oczami, tak, że mogłem, mój umysł mógł przyjmować obraz gwiazd. To nie jest tak, że dojrzałem ich mrowie, jak na ziemi orawskiej, ale dojrzałem coś innego. My widzimy, że jedne gwiazdy świecą jaśniej, inne świecą ciemniej. W tym jednym momencie, ale to już mi się nigdy w życiu później nie udało, w tym jednym momencie, po takim długim, mozolnym wpatrywaniu gwiazdy, jakieś żyjątka gdzieś tu łażą, mnie oglądają.
po takim długim, mozolnym wpatrywaniu w gwiazdy, one zyskały przestrzenność, układ przestrzenny. Ja zobaczyłem nie płaskie niebo, a kosmos, przestrzeń. To, co jaśniejsze, to mój umysł wreszcie przekazał mi. To jest bliżej. To, co ciemniejsze, to jest mniejsze i dalej. Tylko jeden raz w życiu udało mi się taki obraz uzyskać. Nie brałem żadnych śmiesznych proszków. Ale to był ten moment w życiu, kiedy prywatnie miałem różne problemy natury ekonomicznej, ale właśnie to spostrzeżenie uświadomiło mi, że my jesteśmy w takiej niemalże nieskończonej przestrzeni, taką drobiną w tym ogromie przestrzeni, w takiej nic, te nasze sprawy nic, co one mogą znaczyć? Ten wszechświat istnieje przez taki czas, którego my nie będziemy w stanie wskazać, no, ująć w jakąś skalę. Nasza Ziemia 6 miliardów lat istnieje. Ale co to jest? To jest szczeniak, to jest gówniarz. Wprosił się na jakąś imprezę, która trwa od lat i niebawem być może zacznie się kończyć. Imprezę dla bardzo dorosłych, starych ludzi. Co te nasze codzienne sprawy znaczą? Te nasze zmartwienia wynikające z układów międzyludzkich, bo ktoś kiedyś wymyślił jakiś system ekonomiczny i w ten system ekonomiczny jednym ludziom uda się wpisać bardziej, innym mniej. Ci bardziej zorientowani jeszcze będą zarabiać, ci mniej moralni będą jeszcze wykorzystywać tych mniej zaradnych, żeby zarabiać jeszcze więcej. To stworzyli ludzie, którzy istnieją bardzo niedawno. Jakim cudem? Tu nie ma zasięgu i wy do mnie piszecie. Rodzino, wszędzie mnie znajdą. Te nasze sprawy nie znaczą nic. To był ten jeden moment. Gdzieś tak wtedy nabrałem sił, bo byłem już taki dociążony tymi różnymi zmartwieniami, ale to był ta chwila, kiedy nabrałem takich szczególnych sił, no bo poczułem wyższość nad tymi sprawami, poczułem wyższość nad tymi problemami, że ci ludzie, którzy tam mają jakieś oczekiwania i roszczenia wobec mnie, umrą, ślad po nich zaginie, a ten kosmos dalej będzie istniał, będzie taki wielki, majestatyczny i wspaniały nadal, niezmienny. I te wszystkie bogactwa, które gromadzą niektóre jednostki, to jest gówno i to też nic nie znaczy. Może dlatego tak nie dążę do tego, żeby być bogatym i gromadzić dobra materialne. Po co mi to? Co, przywlekę to tutaj wizery, popatrzę przez pieniężną lornetkę w gwiazdy? O, lunetki nie wziąłem. Nie. Jesteśmy wszyscy tą samą materią. Na co się pruć niekiedy? Po to mi te gwiazdy. Usłyszałem o parku ciemnego nieba, przywlokłem dupsko i wyczekuję gwiazd. No, ważna uwaga, schron ten przy Izerze, który jest pod halą izerską. To jest pięknie, Izera tam majaczy. Uwaga, on ma dach i chyba nie przecieka. I konstrukcja tego schronu jest taka, że zdaje się, że można tu nocować, bo są zarówno stoły, jak i ławy, które są dosyć szerokie. Można tu pięknie nocować i zdaje się, że to nie powinno przeciekać, ale diabli wiedzą. Nie mam zasięgu, nie wyczytam recenzji. Próbę obserwacji gwiezdnego nieba pokażę w kolejnym odcinku.